No dobra, a jaki ty najbardziej popieprzany kaliber kupisz sobie na pozwolenie kolekcjonerskie? Siemandoro wszystkim, z tej strony długi, witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. W dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć kolejnym pozwoleniem do posiadania broni w Polsce, jakim jest pozwolenie do celów kolekcjonerskich. Jest to jedno z najbardziej chyba popularnych pozwoleń w Polsce, jakie robią ludzie, o które się właśnie starają, żeby mieć posiadać tą broń. Także jest to mój kolejny filmik, który, w którym chciałbym Wam przybliżyć, jak to pozwolenie zdobyć, jaka jest procedura jego przejścia, no i ogólnie z czym to się je. No i tak, dla kogo jest to pozwolenie i do czego ono uprawnia? Osobiście uważam, że to pozwolenie jest dla ludzi, którzy nie chcą tam kombinować, powiedzmy z jakimiś mm, przymusami, jeżeli chodzi, raczej znaczy może nie kombinowanie. To jest generalnie dla ludzi, którzy nie chcą być uwiązani czymś, do czego są zobowiązani. Czyli nie chcą mieć na, na głowie jakichś startów w zawodach, yy, może nie wiem, nie lubią rywalizować yy, w jakichś tam konkurencjach sportowych. Po prostu chcą raz coś zrobić, czyli zdać te kwity. I potem mieć święty spokój, kupować sobie tą broń bez yy, posiadania jakiegoś tam zobowiązania. O tak to mogę nazwać. No i oczywiście to pozwolenie jest też dla tych ludzi, którzy chcą wyjść poza kalibry ograniczające nas na przykład w pozwoleniu sportowym. Czyli na pozwolenie kolekcjonerskie, tą pełną kolekcję, o której teraz będę mówił, możemy sobie kupić na przykład pistolet sygnałowy w kalibrze 26 mm, albo kupić sobie karabin popularną 50 w kalibrze 12,7, czyli nie wiem, jakiegoś tam e, MacMillana czy inne wynalazki do strzelania za bardzo dużo pieniędzy. Więc no, jest to na pewno fajna droga, jeżeli chodzi o zrobienie pozwolenia, na pewno otwiera nam trochę innych furtek, jeżeli chodzi o posiadanie różnych innych dziwnych. Bardzo często drogich i egzotycznych egzemplarzy w różnych dziwnych kalibrach, ale osobiście uważam, że jeżeli ktoś chce zrobić tam kolekcję, to na pewno warto. Dobra, teraz kilka mitów, jeżeli chodzi o to pozwolenie właśnie do celów kolekcjonerskich. Na pewno nie musi się to ograniczać do jakiejś tam broni historycznej, czy tam do jakiejś, nie wiem, starszej, do jakiejś starej broni z epoki. Wbrew niektórym przekonaniom, broń kolekcjonerska jest typowo sprawna. Nie musi mieć tam jakichś spiłowanych iglic, jak czasami gdzieś się to słyszało. Nasz zbiór nie musi obejmować broni jakiejś tam typowo kolekcjonerskiej. Nawet nie wiem, czy można sklasyfikować broń kolekcjonerską. No generalnie, nasza kolekcja może zawierać każdą broń. Może być to broń, nie wiem, jakaś starsza z epoki, może to być broń teraźniejsza. Wyłącznie obecnie produkowana. No nie ma najmniejszego problemu. Nasza broń może być sprawna, możemy z niej strzelać, nie ma najmniejszego problemu. Możemy z nią chodzić na strzelnicę, nikt nam tego nie zabroni. Możemy do niej kupić amunicję, możemy z niej strzelać. Mamy do tego pełne prawo. Więc, mając takie pozwolenie, z tą bronią praktycznie możemy robić wszystko. Jedynym ograniczeniem, jednym może z kilku ograniczeń jest to, że. Tej broni nie możemy ze sobą nosić, możemy się z nią tylko przemieszczać. No i dobra, Ym, żeby w ogóle do tego pozwolenia podchodzić, żeby wziąć się za jego, że tak powiem, robienie, to musimy spełnić kilka warunków, które w sumie no, nie ominą żadnego z nas. Jednym z tych warunków jest standardowo niekaralność. Niektóre wyroki się zacierają, niektóre ulegają przedawnieniu. Więc no, jeżeli nie mamy teraz nic na sumieniu, jesteśmy czyści i niekarani w tego słowa znaczeniu, to możemy zacząć się starać o uzyskanie pozwolenia do celów kolekcjonerskich. Kolejnym warunkiem jest dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego. To będzie oceniał lekarz na badaniu. Kolejnym warunkiem jest ukończenie 21 roku życia. Tutaj nie ma taryfy ulgowej, jak na przykład w pozwoleniu kolekcjonerskim, czy w tym do celów łowieckich. Tutaj obligatoryjnie musimy skończyć 21 rok życia. No i ostatnim warunkiem, który musimy spełnić, jest to miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. No i dobra, jeżeli wiemy już, że te warunki spełnimy, nie będziemy mieli z nich z nimi żadnego problemu. To przechodzimy do całej procedury, którą musimy ogarnąć, żeby to pozwolenie zdobyć. Zaczynamy od tego, że musimy posiadać udokumentowane członkostwo w Stowarzyszeniu Kolekcjonerskim, czyli zapisujemy się do takiego stowarzyszenia. Pewnie jest ich sporo, przy wielu klubach sportowych, strzeleckich, takie stowarzyszenie również działa. Więc no fajnie jest zrobić taki research, wybadać ogólnie teren, jak to wygląda w naszej okolicy. No bo no nie ukrywam, najlepiej jest to wszystko ogarniać po prostu na swoim podwórku, kolokwialnie mówiąc czyli no tam, gdzie będziemy mieli najbliżej, ewentualnie pojechać, coś załatwić, z kimś się tam dogadać. Hmm. Czyli tak, zapisujemy się do stowarzyszenia, wyciągamy z niego kwit z pieczątką o naszej przynależności. Tutaj, tak samo jak już mówiłem w filmie o pozwoleniu do celów sportowych. Z tym kwitem, z pieczątką może być lekki problem, ponieważ z niektórymi władzami klubów, czy tam stowarzyszeń jest utrudniony kontakt, więc no, przypilnujcie tego, że praktycznie od razu jak się tam zapiszecie, to zabiegajcie o to, żeby taki kwit Wam wystawili, żeby go dostać, żeby po prostu już mieć święty spokój i mieć ten pierwszy punkt z tej całej procedury załatwiony. Jeżeli już ogarniemy to, czyli zapiszemy się do tego stowarzyszenia i powiedzmy, zaczniemy rozmawiać o to, żeby nam taki kwit wystawili, no to powoli możemy zacząć się przygotowywać do egzaminu. Do egzaminu warto się przygotować rzetelnie, bo szkoda byłoby to skopać, ale to generalnie zaraz Wam powiem, o co chodzi z tym egzaminem. Jeżeli chodzi o taką wiedzę strzelecką, bardziej wiedzę którą wypadałoby znać jako posiadacz broni palnej, o tak bym to nazwał, no to tak, wypadałoby na pewno przejrzeć. Nie mówię o, to, o tym, żebyście musieli to znać na pamięć, ponieważ no, nikt nie będzie od was wymagał, żeby na pamięć znać ustawy i rozporządzenia, ale warto rzucić okiem i przekartkować to, zawsze coś wam zostanie w głowie. Chodzi tak o kilka ustaw i rozporządzeń. Pierwszą Ustawą, najgłówną w sumie, jeżeli chodzi o naszą naukę, nawet do egzaminu, i to, co warto też, no jednak, może nie znać, ale warto być w mniej więcej rozeznanym w całości tej ustawy, to jest ustawa o broni i amunicji. Hmm. Ustawa o broni i amunicji to będzie nasza taka podstawa, jeżeli chodzi o całą naukę, więc na pewno warto jest ją przejrzeć, nawet jeżeli nie będziemy chcieli się z niej uczyć na pamięć. Czyli tak, mamy ustawę o broni i amunicji. Drugi kwit, który warto, na który warto rzucić okiem, jest to rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego. Kolejna rzecz jest to rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Kolejną rzeczą jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W sprawie rodzajów broni palnej, odpowiadających kategoriom broni palnej, określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. No i w sumie ostatnią taką, ostatnim rozporządzeniem, do którego warto jest też zajrzeć, jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. No i w sumie, jeżeli chodzi o taką. Hmm, Sztywną teorię ustawowo-rozporządzeniową, tak to nazwę, no to tu mamy te ustawy i rozporządzenia, na które warto jest zerknąć. Ja je tam oczywiście wrzucę w opisie filmu, żeby wam to nie uciekło. Także do tego warto jest zajrzeć, chociaż jeżeli chodzi o samą naukę do egzaminu, to ja osobiście uważam, że najlepiej jest przygotowywać się z kursu opracowanego przez Braterstwo EU. Też będziecie mieli link w opisie filmu. Tam w sumie jest to takie kompleksowe przygotowanie, jeżeli chodzi o egzamin na patent strzelecki i na uzyskanie pozwolenia do celów sportowych, ale jest tam ogólnie kompleksowe podejście do całości tematu, więc jeżeli będziecie omijać albo pewnie tam da się jakoś wyfiltrować to, żeby wam nie pokazywało pytań stricte ze strzelectwa sportowego, to i tak, i tak uważam to za świetną bazę, jeżeli chodzi o naukę. No i ogólnie polecałbym Wam jednak uczyć się z tego. Ja sam się z tego uczyłem, wiem, że jest to naprawdę przystępnie zrobione dla ludzi, którzy muszą pojąć tę teorię, więc no po prostu polecam. Na własnym przykładzie wiem, że jest sens to ogarniać. No i dobra, jeżeli już zaczynacie się do tego egzaminu uczyć, to też fajnie byłoby Wam powiedzieć, jak będzie w ogóle wyglądał ten egzamin. Jeżeli chodzi o egzamin... Na pozwolenie do celów kolekcjonerskich, to pierwsza rzecz jest taka, że zdajemy go na policji. Zdajemy go na policji w Wydziale Postępowań Administracyjnych i mamy tam teorię i praktykę, czyli egzamin teoretyczny i praktyczny. Jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny, to w zeszłym roku, bodajże w lipcu, czyli w lipcu 2023 roku, troszkę się zmieniło, chyba na plus. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli uważacie inaczej, to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli chodzi o te zmiany, które zaszły, to tak. Dawniej na, mieliśmy na teorii 10 pytań i musieliśmy odpowiedzieć na każde z nich bezbłędnie. Teraz na teorii mamy tych pytań 20, ale możemy zrobić dwa błędy. Osobiście uważam to za trochę lepsze, ponieważ te pytania i tak będziemy ogarniać więc jeżeli mamy tych pytań 10 i świadomość, że nie możemy popełnić ani jednego błędu, według mnie negatywnie wpływa na nasze myślenie, można stresować i przez to po prostu możemy dostać jakiegoś nie wiem zaćmienia umysłu, zapomnieć yy, odpowiedzi na jakieś pytanie. No, każdemu się coś może zdarzyć, więc jeżeli mamy teraz tych pytań 20 i możemy zrobić dwa błędy, to zawsze mamy w głowie, że mamy taką lukę, czyli znaczy lukę mamy taką yy, furtkę tych dwóch błędów. No, które jednak zawsze możemy tam palnąć, nie? więc osobiście uważam to na plus. No to o to chodzi, jeżeli, jest, jeżeli chodzi o te różnice w egzaminie teoretycznym. Egzamin praktyczny to w uproszczeniu obsługa i strzelanie z trzech rodzajów broni. Jeżeli wnioskujecie o trzy rodzaje broni, o co będę was. Może nie prosił, będę nalegał, żebyście to robili, bo uważam, że nie ma sensu ograniczać się do jakiegoś rodzaju broni. Więc, jeżeli będziecie składać kwity o pistolet, karabin i strzelbę, to będziecie mieli na egzaminie strzelanie właśnie z pistoletu, karabinu i strzelby. Jeżeli chodzi ogólnie o całość takiego egzaminu, to tutaj um, dokładny jego przebieg i opis, co tam będzie się działo. Reguluje rozporządzenie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 roku. Warto do niego zajrzeć, bo macie tu dokładnie opisane, jak ten egzamin będzie wyglądał, więc no fajnie byłoby wiedzieć, do czego będziemy stawać. Oczywiście będziecie mieli link do tego rozporządzenia w opisie, więc rzućcie na to okiem. A jeżeli chodzi o całość tego praktycznego egzaminu. To tutaj jest taki jeden punkt, który mówi o tym, że część praktyczna egzaminu obejmuje: sprawdzanie wiedzy w zakresie przestrzegania szczegółowych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, zasad działania danej broni oraz bezpiecznego posługiwania się tą bronią, określania części broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze jej użytkowanie, a także umiejętności prawidłowego rozkładania i składania oraz ładowania i rozładowywania broni palnej rozpoznawania i usuwania zacięć tej broni oraz sprawdzenia oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni palnej. I teraz tak. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. No bo generalnie mam kilku znajomych, którzy robili tą kolekcję. Faktem robili to przed, tym, przed tymi zmianami. No ale tam też ogólnie było, że policjanci mogą Cię przepytywać z istotnych części broni, z rozkładania i tak dalej i tak dalej, ale bardzo jestem ciekawy jak wygląda mm, sprawdzenie wiedzy w zakresie postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze jej użytkowanie, a także umiejętność prawidł Nie, nie chodzi o to, prawidłowe rozkładanie, o rozpoznawanie i usuwanie zacięć tej broni. Czyli mm, nie wiem, oni już na przykład kładą na stół broń, która jest zacięta albo niesprawna, czyli na przykład, nie wiem, ma pęknięty zamek na pół i ty musisz po prostu podejść i powiedzieć: Halo, halo, proszę pana, ta broń jest niesprawna? Czy o co chodzi? Ja po prostu nie wiem, nikt nie był w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć, więc jeżeli wy wiecie, to bardzo chętnie posłucham waszych odpowiedzi w komentarzach. Ciekawy też jestem, jak to wygląda z tematem usuwania zacięć, czy, no bo to zacięcie trzeba jakoś spowodować, więc to no nie wiem. Wpieprzą ci jedną pestkę do pistoletu, która jest, nie wiem, yy, wsadzona do góry kołami, czy po prostu dadzą ci pustą łuskę, no ale chyba samemu też tą broń się ładuje, więc no, jestem po prostu ciekawy, jak oni te zacięcia powodują, chyba że faktycznie leży już broń zacięta i panie, zrób pan coś z tym. Także jeżeli wiecie, to piszcie w komentarzach, chętnie posłucham, yy, jak to wygląda w różnych rejonach Polski, yy, na różnych komendach, bo jestem sam tego ciekawy. Dobra, już wracając do całego egzaminu, chociaż w sumie przy nim cały czas jesteśmy, więc, no, ym, idąc dalej tokiem rozumowania policjantów przy egzaminie, to mamy tutaj właśnie ten egzamin praktyczny. Szczegół opisuje rozporządzenie. Yy, chyba nie będę Wam dokładnie mówił, jak to wygląda. No, generalnie w tym rozporządzeniu macie wszystko: macie tabelę oceniania. Ale dobra, przeczytam wam to w sumie, bo nie każdemu pewnie będzie chciało się zajrzeć do tego rozporządzenia. Więc tak, szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego. Strzelanie z broni palnej, bojowej pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu. Tutaj mamy określony cel, odległość liczby amunicji, postawę, czas i co się robi na zaliczenie. W tym przypadku strzelania właśnie z tych pistoletów i rewolwerów. Jest to tarcza strzelecka TS2. Odległość to 15 metrów, liczba amunicji 6 sztuk, postawa stojąca, czas 6 minut. Zaliczenie strzelania, uzyskanie co najmniej 35 punktów, stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy. Już to osobiście ja uważam, że jest to bez sensu, ponieważ no, na pozwolenie kolekcjonerskie strzelanie na punkty, wiecie, no nie każdy, kto kolekcjonuje broń, musi umieć strzelać. Ja oczywiście rozumiem, że jednak ta umiejętność strzelania wiąże się też z bezpieczną obsługą tej broni, no bo jednak, no. Fajnie jest umieć korzystać z czegoś, co się tam ma, szczególnie co w jakimś tam stopniu może być niebezpieczne. No ale dobra. Abstrahując od tego, na zaliczenie strzelania trzeba zdobyć tam jakąś ilość punktów. Tak to wygląda przy strzelaniu z pistoletów i rewolwerów. Jeżeli chodzi o. to jest bardzo ciekawe. Strzelanie z broni gazowej lub alarmowej. Cel kulokwyt. Liczba amunicji 3 sztuki. Postawa stojąca. Czas 3 minuty. Zaliczenie strzelania. Oddanie trzech strzałów z amunicji alarmowej w kierunku kulochwytu. Więc wiecie, wystarczy zamknąć oczy, palnąć trzy strzały i mamy to z głowy. Nie no, oczywiście żartuję, bo domyślam się, że jakiś policjant nadgorliwy po takiej akcji mógłby ci powiedzieć, że nie zachowaj warunków bezpieczeństwa, bo nie strzela się z zamkniętymi oczami, więc to potraktujcie jako żart i nie róbcie tak. 3. Strzelanie z pistoletów maszynowych ogniem pojedynczym. Cel to tarcza strzelecka TS10, odległość 25 metrów, liczba amunicji 10 sztuk, postawa stojąca, czas 10 minut, zaliczenie strzelania, uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy. Tu już nie ma punktów, po prostu trzeba trafić 8 razy. Strzelanie ze strzelb gładkolufowych. Cel to tarcza strzelecka TS3, odległość to 15 metrów, liczba amunicji 3 sztuki, nabojów z pociskiem kulowym. Postawa stojąca, czas 3 minuty, zaliczenie strzelania oddanie co najmniej dwóch celnych strzałów w pole punktowe tarczy. 5. Strzelanie z karabinków samoczynnych, samopowtarzalnych i karabinów ogniem pojedynczym. Cel: tarcza strzeleczka TS 10, odległość 50 metrów, liczba amunicji 10 sztuk. Postawa leżąca, czas 10 minut zaliczenie strzelania uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy. I teraz tak, strzelanie z broni bocznego zapłonu. Pistolet to tarcza TS2, odległość 15 metrów, liczba amunicji 5 sztuk, podstawa stojąca, czas 5 minut, zaliczenie strzelania, uzyskanie co najmniej 35 punktów, stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy. Karabinek, cel, tarcza strzelecka TS2, odległość 25 metrów, liczba amunicji 5 sztuk, postawa leżąca, czas 5 minut, zaliczenie strzelania, uzyskanie co najmniej 35 punktów. No i tak wygląda właśnie egzamin strzelecki, jeżeli chodzi o broń, z jakiej można korzystać, z jakiej ewentualnie Wy byście mogli korzystać na takim egzaminie to domyślam się, że każde WPA ma tą broń inną, jeżeli Wy macie właśnie też z tym jakieś doświadczenie to też śmiało napiszcie w komentarzach z czego strzelaliście robiąc kolekcję albo z czego się u Was strzela. Z tego co wiem, to jeszcze sobie przejrzymy raz to rozporządzenie. Z tego co kojarzę ogólnie, co to może być do strzelania, to jeżeli chodzi o pistolety, rewolwery, no to pistolety to pewnie może być jakiś Glock, ewentualnie Walter P99. Nie wiem, co innego się może trafić. Na policji chyba głównie z tego korzystają, może teraz jakaś Beretta, PX może Wam wpaść albo coś takiego. Z rewolwerów, to w sumie na co byście nie trafili, to i tak nie ma to różnicy. <coughs> Strzelanie z broni gazowej lub armowej, to też pewnie jakiś rewolwer gazowy. Strzelanie z pistoletów maszynowych ogniem pojedynczym, domyślam się, że będą to jakieś Glauberyty. W jednym lub drugim wariancie. Ze strzelb gładkolufowych, to pewnie jakieś Mosbergi. Strzelanie z karabinków samoczynnych, samopowtarzalnych i karabinów ogniem pojedynczym. Tutaj pewnie będzie kałach, może jakiś AR gdzieś się trafi, nie wiem. Kojarzę, gdzieś jeszcze widziałem na jakiejś stronie któregoś WPA, że było tam SWD, więc to też akurat ciekawa sytuacja. Jeżeli będziecie mieli opcję strzelić z takiego SWD, to fajnie, ciekawa sytuacja, ciekawa na pewno ciekawe doświadczenie, ale no nie wiem. Dajcie znać czy coś o tym generalnie słyszeliście. Strzelanie z broni bocznego zapłonu. Jeżeli chodzi o pistolety to pewnie jakieś Margoliny, ewentualnie mogą się trafić jakieś Grand Powery, bo z tego co wiem to chyba w jakimś WPA strzelało się też właśnie z Grand Powerów w 22. Ale jeżeli będziecie mieli Margolina to to jest świetny pistolet więc nie ma się czym przejmować i karabinki to pewnie jakieś Tozy albo może jakaś cz teraz jak ktoś poszedł z duchem czasu. No więc tak to wygląda przy strzelaniu przy egzaminie praktycznym. Ogólnie głównie trzeba zwrócić uwagę na warunki bezpieczeństwa, nie machać tą bronią, no, wiedzieć, jak ogólnie się z nią obywać. No, bo tam ta, te, ci policjanci będą na pewno zwracali uwagę na to, jak my się z tym obchodzimy i czy robimy to wszystko bezpiecznie. Więc no. Na to trzeba na pewno zwrócić uwagę. Dobra, jeżeli chodzi jeszcze o egzamin, to po tych wszystkich zmianach kosztuje on. Yy, 628 zł, a nie 1150, tak jak kosztował wcześniej. Poprawka to 349, więc no jest taniej, jest na pewno duży plus. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Z egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze: policji, ABW, AW, czyli Agencji Wywiadu, SKW, czyli Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biuro Ochrony Rządu, Służby więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych, żołnierze zawodowi sił zbrojnych, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie broni myśliwskiej oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów. No i dobra, jak uporaliśmy się z egzaminem, to znaczy, jeżeli już wiemy, co na nim mamy zrobić, jeżeli już się do niego przygotowujemy, no to robimy całość badań lekarskich. Zapisujemy się do lekarza, który jest do tego uprawniony, no i w sumie na te badania idziemy. Nie będę wam mówił dokładnie, jak to wygląda. Całość procedury, jaką trzeba przejść u lekarza, macie w moim filmiku na temat pozwolenia do celów sportowych, więc nie przedłużając, odsyłam was tam rzućcie sobie na to okiem. Jak już zrobimy całość badań lekarskich, to składamy wniosek o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Określamy tu zakres broni, jaka nas interesuje, ilość tej broni. No i o to co możemy wnioskować w sumie określa ustawa. Wniosek wrzucę wam w opisie filmu, żebyście też nie musieli skrobać swojego. Tam będziecie mieli napisane praktycznie wszystko. No, i tak, w piśmie należy uwzględnić, w jakim zakresie jesteśmy zwolnieni, jeżeli jesteśmy zwolnieni z egzaminu. Bo jeżeli posiadamy patent i licencję PZSS-u, to jesteśmy zwolnieni z egzaminu w zakresie broni sportowej. Jeżeli posiadamy uprawnienia myśliwskie Polskiego Związku Łowieckiego, to jesteśmy zwolnieni z egzaminu w zakresie broni do celów łowieckich. Wniosek, ogólnie całość tego wniosku, również możemy rozszerzyć o dopuszczenie do posiadania broni, na co też was będę namawiał, no bo to jest w sumie tylko 10 zł, a będziemy mieli ten kwit właśnie zwany dopuszczeniem, który też w sumie nam może ułatwić życie w kilku przypadkach. Rozszerzyć o dopuszczenie, to właśnie o tym mówiłem i zaznaczyć, że przy... O, to jest ważne. Żeby zaoszczędzić sobie trochę czasu, to wysyłając ten wniosek od razu, należy zaznaczyć, że przy pozytywnej decyzji o wydaniu nam pozwolenia, a jeżeli zdamy egzamin, to nie mogą nam w sumie wystawić tej decyzji negatywnej, i oczywiście przejdziemy całość innych jeszcze punktów procedury. To wnioskujemy od razu o wydanie konkretnej liczby promes. I wtedy od razu z decyzją dostajemy promesy i zaoszczędza nam to kupę czasu. Ale to wszystko będziecie mieli we wniosku, który wrzucę w opis, więc no będziecie mieli trochę łatwiej i szybciej to ogarnąć. No, i dobra, po takim wniosku, po wysłaniu takiego wniosku, czekamy aż zostaniemy skierowani na egzamin, no i w sumie czekamy na niego, ucząc się pilnie. No i jeżeli zostaniemy już na niego skierowani, no to idziemy, zdajemy, mamy to z głowy. W sumie jesteśmy już praktycznie na półmetku całości tej procedury. Jak uda nam się zrobić ten egzamin, już go zdać, no to. W sumie to właściwy organ policji praktycznie jest zobowiązany do tego, żeby nam to pozwolenie wydać. Decyzja administracyjna powinna do nas dotrzeć w przeciągu miesiąca czasu. Mniej więcej tyle to wychodzi. Tam oczywiście w jakichś tam szczególnych przypadkach może to być rozciągnięte o chyba kolejny miesiąc. No i jeżeli nie wystąpiłeś wcześniej o promesy, no to musisz wystąpić teraz. Tak jak mówiłem, lepiej to zrobić wcześniej, bo będzie trochę szybciej. Ale no co no? Generalnie to czekamy na, ogólnie jak już złożymy ten wniosek, zdamy egzamin, no to czekamy na całą tę decyzję. Jeszcze w międzyczasie będzie nas czekał wywiad środowiskowy. To jest w sumie formalność. U mnie to wyglądało tak, że dzielnicowy kazał mi przyjść na komendę, pogadał ze mną chwilę. I w sumie na tym się to skończyło. Wiem, że tam niektórzy mogą chodzić po sąsiadach, yy, mogą nawet gdzieś tam do pracy chyba wystąpić, pytać się, jak to wszystko wygląda, jak, jak tam się zachowujemy, czy jesteśmy grzeczni. Ale raczej to jest yy, takie po najmniejszej linii oporu, no bo nie ukrywajmy, nikomu się nie chce łazić tam gdzieś po sąsiadach, wypytywać o kogoś. Yy, no chyba, że tam kiedyś mieliśmy coś na sumieniu. No to wtedy ewentualnie tak możemy liczyć się z tym, że może być tych pytań troszkę więcej, ale raczej nie powinno być problemu. Yy. Także co? no, Po wywiadzie środowiskowym e, dostajemy pozwolenie, dostajemy w sumie kwity. E, no i jak już będziemy mieli wszystko, to wystarczy pójść do sklepu, kupić sobie broń. Przedtem też fajnie byłoby mieć w czym ją trzymać, więc no, szafa czy jakiś tam safe też jest nam niezbędna. Ale no, generalnie to już skończyliśmy całą procedurę. E, mamy w rękach kwity, na, za które, może, które możemy wymienić na broń. Także no w sumie to tak wygląda całość. No nie wiem, czy jest to trudne, czy nie. No sami musicie ocenić. Ja osobiście uważam, że otrzymanie pozwolenia w Polsce nie jest jakąś rzeczą trudną. Trzeba po prostu troszeczkę rzeczy ogarnąć, ale no nie ma w tym nic jakiegoś bardzo skomplikowanego, szczególnie jak wiecie, jak to, jak to ogarnąć. Także tak by to wyglądało. Jeżeli chodzi o koszty całego przedsięwzięcia, no to tak. Wpisowe do stowarzyszenia to jest. Pewnie od 50 zł do nie wiem, 300, 400, 500. Nie wiem, jak to wygląda w innych rejonach Polski. Możecie też dać znać w komentarzu, jak to wygląda u Was. Badania lekarskie i psychologiczne to mniej więcej od 350 do 600 zł. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia to 242 zł. Koszt 10 promes to 170 zł, bo każda promesa kosztuje 17 więc no w zależności od tego, o ile promes wystąpicie, no to tyle musicie zapłacić. Opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny to jest 648 zł, jeżeli dobrze pamiętam. A koszt zakupu i sejfu no to jest praktycznie sky is the limit, bo możecie kupić używkę jakąś w granicach tam 300 zł. Mówię w sumie o sejfy. Bo tak ceny się mniej więcej zaczynają, do szaf za tam kilkanaście tysięcy, nawet pewnie kilkadziesiąt. Więc no, koszt zakupu nie jest stały. Wszystko zależy od tego, jaki macie budżet. Z doświadczenia wiem, że lepiej kupić tą szafę większą, bo i tak w końcu zrobi się za ciasno. Także no, tak wygląda całość tej procedury, całość tego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o zdobycie pozwolenia do celów kolekcjonerskich. Tak jak już mówiłem, nie uważam, żeby to było trudne. Zachęcam Was do robienia pozwolenia, do posiadania broni w Polsce, do krzywienia tej kultury. No i co, jeżeli Wam się podobało i uważacie, że taki materiał jest przydatny, komuś może być potrzebny, to dajcie go dalej swoim znajomym, może ktoś z niego skorzysta. A wydajcie łapkę w górę, jak nie subskrybujecie, dajcie suba. No i co, widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.